partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No i okazuje się, że żywność współcześnie bardzo często pochodzi albo z fabryki, albo z pola, które w pewnej mierze tą fabrykę może przypominać, że jeżeli mówimy o rybach, czy o mięsie, które są, czy o nabiale, które są wszystkie bardzo ważnymi takimi, powiedziałbym, elementami naszej kultury, historii, jest takie ładne powiedzenie heritage, to się nazywa, czyli takie dziedzictwo to z jednej strony faktycznie myśmy to odziedziczyli i odziedziczyli dzieła sztuki, jeżeli chodzi o serowarstwo, jeżeli chodzi o rzemiosło, na przykład pracy z rybami, zarówno jeżeli chodzi o rybactwo, jak i jeżeli chodzi o robienie sushi na przykład. Ale też myślę, że ta współczesność jest i demokratyzacja jest związana z tym, że ktoś nam obiecał, że każdy będzie miał prawo i dostęp do nieograniczonej ilości jedzenia i że nagle ludzie mniej majętni będą mogli jeść jak królowie. I to tak nie działa. Po prostu nie ma szans, żeby 7 miliardów ludzi jadło tak, jak jadła królowa brytyjska, beef Wellington, czy żeby każdy jadł beef bourguignon, czy żeby każdy jadł hot dogi, hamburgery i najpyszniejsze jedzenie świata każdego dnia. I na przestrzeni lat obserwując, jakby szukając odpowiedzi na takie bardzo prozaiczne pytanie, skąd się bierze dobre jedzenie, czym jest dobre jedzenie i jak powinna wyglądać nasza dieta, żebyśmy my byli zdrowi i szczęśliwi, ale też i żeby ziemia mogła to wytrzymać, no to w prostej linii można trafić do badań, które mówią o tym, jaka jest kondycja gleby, ile nam zostało wody pitnej, jaki ma wpływ na środowisko produkcja zwierzęca, wszystkie aspekty etyczne w ogóle związane z tym, jak produkujemy jedzenie. Więc no, myślę, że to był taki proces, ale jednym z takich ważniejszych momentów było dla mnie trzy takie właściwie kluczowe momenty. Najpierw odkryłem Slow Food, czyli taką organizację, oni się nazywają fajnie organizacją eko-gastronomiczną, czyli jakby... A to jest polska organizacja? Slow Food jest włoski, ale ty jesteś ode mnie młodsza dużo. Oj, to jest niesamowite. Albo krócej siedzisz w tym... Myślę, że oba. No tak, oba. Slow Food to jest organizacja z lat 80. jeszcze z Włoch, założona przez Carlo Petriniego. Całą masę ludzi, to jest w ogóle, bym powiedział, że międzynarodowy ruch, setek tysięcy ludzi, którzy mówią o czymś takim jak prawo do smaku i o tym, że jakby te właśnie culinary heritage, że regionalizm, tradycja, w ogóle jakościowa żywność, że to jest prawo każdego z nas i że właśnie ta relacja człowieka z jedzeniem i człowieka z ziemią jest czymś o wiele, wiele głębszym niż tylko tym, czym mogłoby się wydawać dzisiaj dla większości tego naszego systemu jest, czyli po prostu takim dobrem materialnym, ekonomicznym, właściwie czymś, co można wyprodukować i zhandlować. Że to jest część historii, kultury, dziedzictwa, ale też i właściwie dar od Boga i dar z ziemi, efekt ludzkiej pracy i patrzenie na jedzenie tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomiczny jest takim bardzo zubożającym i krzywdzącym zarówno dla ludzi, którzy jedzenie produkują i biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność i też ryzyko warunków pogodowych. No w każdym razie Slow Food był po raz pierwszy taką organizacją, którą spotkałem na swojej drodze, która patrzyła na jedzenie w taki szerszy sposób, że to nie chodziło tylko o jakiś przepis na coś, czy nie chodziło tylko i wyłącznie o aspekty na przykład ekologiczne, tylko taki szeroki aspekt właśnie kulturowy i aspekt dziedzictwa i też takiego szacunku dla małych społeczności, więc ten wymiar jest kluczowy i dwie takie inne perspektywy, które też jakby ukształtowały mój punkt widzenia, to jest z jednej strony książka No Logo, Naomi Klein, która opowiada o kulisach wielkiego przemysłu
głównie odzieżowego, ale też i technologicznego, takich największych gigantów, jeśli chodzi o produkcję obuwia czy technologii, którzy swoje fabryki przenoszą w miejsca, gdzie prawa pracy nie istnieją, gdzie, gdzie ochrona środowiska nie istnieje, gdzie można optymalizować cenę do najniższej osiągalnej na planecie, eksploatować lokalne zasoby i lokalną społeczność, eksportować cały zysk, a potem za przeproszeniem ten wydymany region, jak już się zmieni prawo i pojawią się prawa pracownicze i prawa ochrony środowiska, zostawiać jak ugór i przenosić się w nowe miejsca. I ta książka była druzgocąca, ale ona właściwie pokazuje w pewnej mierze mechanizm, którego dzisiaj jesteśmy świadkami w takiej bardzo przerysowanej formie. No i trzecia książka to jest George'a Ricera, McDonaldyzacja społeczeństwa, która w pewnej mierze mówi podobnie o tym, że sposób prowadzenia biznesu dzisiaj przez największe firmy, ale też i w ogóle, która w pewnej mierze mi się wydaje, że stało się DNA naszej perspektywy na rzeczywistość, takiej bardzo ekonomicznej, gdzie wszystko musi być skwantyfikowane, zoptymalizowane, wszystko się musi opłacać, że jeśli możemy wykluczyć pracę ludzką i zapewnić pewnego rodzaju powtarzalność i rachunek ekonomiczny się zgadza, a środowiskowy, z środowiskowego możemy go uniknąć, ponieważ jakby prawo pewnych rzeczy nie obejmuje, to znaczy, że róbmy to i wyciskajmy 100%. I to znowu myślę, że dzisiaj jakby duża część rzeczywistości jest podporządkowana tej filozofii, temu staremu modelowi myślenia. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.